Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną pouczającą rozgrywkę z roku 1993, w której zagrali tacy szachiści jak Aleksander Baburin oraz Utut Adionto. Adelante. Moi drodzy, Aleksander Bamburi, reprezentant Rosji, natomiast Utu Stadion to ciekawe imię swoją drogą. Reprezentant Indii bodajże. No myślę, że tyle słów wstępu. Kawka, herbatka w dłonie będę przeciągał. A wypatrujcie kulminacyjnych momentów, gdyż takowych będzie całkiem sporo. Piątek, piąteczek, moi drodzy, jedziemy. E4, e, przepraszam, D4, D5, C4, Gambit Hetmański. Można przyjąć, można odrzucić, zagrać obronę półsłowiańską, skoczkiem grać nie polecam, bo po biciu i odbiciu darmowe 4 dla białych. Po co dawać prezenty? Święta, moi drodzy, jeszcze dawać. No dobra, tu jednak przyjęty gambit hetmański, tak się grywa, chociaż praktyka turniejowa pokazuje, że częściej zostają on odrzucany. Ten pionek oczywiście nie jest wygrany u czarnych, bo ten pionek będzie odbity z nawiązką, białe będą się dzięki temu mogły szybciej, fajniej rozwijać. Często o to chodzi właśnie w gambitach. Skoczek moi drodzy f3, skoczek f6, e3 już białe chce odzyskać piono z powrotem. Bronienie tego w sposób następujący grając b5 nie jest dobre, wchodzi a4 i no jest takie sztuczne wszystko. To wszystko trzyma się na włosku. A6 nie za bardzo, bo tam wieża wisi. Nie jest to dobre w każdym razie. Nie trzymamy tego bioda na siłę. A6 moi drodzy, żeby zagrać zaraz B5, kiedy go odbije się. z to ruch później goniec B7, później E3. Goniec do gry, roszadka. Wiadomo jak jest. Skoczek BD. Być może BD albo nie BD. Bicie moi drodzy. B5, goniec wrócił na D3. To jest chyba najaktywniejsza diagonala, którą może okupywać w tych strukturach. Goniec B7. A czarny mówi: Też mam aktywnego gońca. Nawet aktywniejszego niż twój. No Biały przytaknął podobno, bo nie rozumiał, czy mówił w innym języku, kompletnie rozmawiali podczas gry. Roszada krótka, moi drodzy, E6, uwolnienie czarnopolaka. Wiadomek jest A4. No, chcą popsuć strukturę pionową, tutaj podważają piona z B e, czarnym białe. Ale tutaj, moi drodzy, B4, czarny mówił, nie będziesz tutaj mi psuł żadnych pionów. B4 grabi przestrzeń i zabiera miejsce dla skoczka. Okej, okay, fiksuję troszeczkę tego piona, nie można zagrać B4. Skoczek BD spokojnie. Skoczek BD7, moi drodzy. Skoczek idzie na B3, żeby kontrolować pole C5. C5 ze strony czarnego. Czarny walczy o przestrzeń, jak najbardziej ma do tego wszelkie prawa, chociaż Roszady jeszcze nie zrobił. E, poszło, moi drodzy, DC. Skoczek bije mały grill na hetmańskim. Przyłączcie się. E, hetman z na C2. Wisi, ale mamy wieża C8 i teraz są problemy. Problemy Marcina. Dziś odejdzie, moi drodzy, z goniec. Znaczy, odejdzie goniec, to będzie właśnie ruch z tempem. Może wisieć. Więc trzeba tym Hetmanem odejść. Gdzie jest aktywne pole dla Hetmana? Może tu, może tu z powrotem, może tu. Hetman E2, żeby atakować pionka, który jest na 6. No to Hetman B6 na logikę, tak? Też tworzy tutaj baterię wraz z gońcem. Broni tutaj, wchodzi do gry. Zaraz być może roszada, połączenie, wiesz? No, królarz tutaj to chyba nie dojdzie w jednym ruchu. No dobra, co grać białymi, moi drodzy? No, rozwój jeszcze nie skończony, Wieże nie połączone, goniec nie jest w grze. Może to i to. Być może E4. E4, moi drodzy, zyskanie przestrzeni, a tym samym zamknięcie przekątnej. Ciekawe rzeczy na szachownicy, trzeba przyznać H6. Takie stopujące. W przyszłości może jakaś furtka. Może B5. G Przepraszam, G5, G4 w planie, kto to wie. A5 ze strony białych mówił przepraszam bardzo, musi się pani przesunąć, no to het ma na 7, żeby oczywiście cały czas utrzymywać presję, teraz tym bardziej, skoro ta przekąta się jakby nie było otworzyła, więc ten ruch, no może, może nie najlepszy, nie wiadomo. Moi drodzy, no co grać dalej? Co grać dalej? Jak się tutaj porozwijać? Gońca wprowadzić w to możliwości. Skoczek d2. Skoczek moi drodzy broni tutaj, ale tak na dobrą sprawę za chwileczkę białe chcą zagrać król h1, odwiązać się ze związania, zagrać f3, wzmocnić piona i żeby już nie musieć gonić skoczkiem, właśnie, e, żeby móc no, uwolnić tego skoczka, żeby był wolny, żeby ruszył, moi drodzy, na polanę, Poskubo troszeczkę trawę i tak dalej. Skoczek d2. Być może będzie chciał przyjść tu, być może przyjść tu. No tu gońca nie ma, więc koniec będzie troszeczkę krótki na przekątnej, skoczek b3. Mam na myśli oczywiście te, te przekątnu. Być może tak właśnie będzie. W tym momencie, moi drodzy, Hetman na 8. Zobaczcie. No Hetman troszeczkę tak na raty się poprzerzucał. Zawsze gdzieś koniec po skoczek B3 będzie miał furtkę, a tym samym bateria jest z drugim gońcem stworzona. Trzy razy atakowane, ale trzy razy bronione. Wszystko gra i buczy. Król H1 z planem wcześniejszym. F3, wzmocnienie. Witaminy, moi drodzy, i suplementy dla piona Z4. Co grać teraz? No Ryszarda była ruchem jak najbardziej okej. Okay wieża D8 poprawiona skoczek D7 z możliwością przestawienia tego skoczka gdzieś być może ruszanie pionem, falanga pionów, nie wiadomo nie wiadomo H5, przecież już poszło H6, teraz H5, tak na raty? no na raty pion idzie i powiem wam więcej ten pion może wspomoże skoczka, który jest na G4 ciekawa sprawa a może ten pion pójdzie do spodu? Nie wiadomo, są różne opcje tym pionem e, z H. F3 z planem wcześniejszym, to co mówiłem, i w tym momencie moi drodzy, H4. <laughs> no, jak widzicie, tutaj to pole kontroluje skoczka, więc skoczek tak naprawdę na G4 za bardzo przyjść nie mógł. no to pchamy piona. Pchamy piona. Idea jest taka, żeby może otworzyć linię H, wtedy by było pięknie. Może w ogóle roszady nie będą robić e, czarne? Może w ogóle zagrają króle 7? Są takie możliwości. No dobra, skoczek nie musi już bronić wraz tutaj ze swoimi kolegami i koleżankami, więc skoczek w tym momencie, moi drodzy, C4. To jest dobry skok. To jest bardzo dobry skok. Kontroluje wiele pracówek. taka ośmiornica, moi drodzy. Może nawet na B6 chce przyjść. Nie wiadomo, może chce wspomóc coś takiego, albo tak zagrać. Skoczek w tym momencie, H5, moi drodzy. O, jest jakaś idea. Czyli ten pionek na H4 nie pojawił się przypadkiem. To nie było tak, że czarny popchnął tego piona przypadkiem. Znaczy, w ogóle dotknął tego piona. Biały mówi, hej, dotkną, dotknięte idzie. I czarny mówi, no dobra, no to ruszę nim. Nie, 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 to tak nie było. Skoczek, moi drodzy, chce przyjść na G3. Ze szachem, z widłami, z trójzębem. No, po biciu może się coś potwierać. A król stoi nie najlepiej. Zobaczcie tego gońca potwora. Dlatego też goniec E3 szybko. Goniec E3 szybko, moi drodzy. I tutaj silnik ogólnie szaleje. Pokazuje, że biały, biały jest lepszy, kiedy lecą najlepsze linie sugerowane przez silnik właśnie. To nagle pokazuje: nie. Doliczyłem, sorry. Czarny jest dużo lepszy. Bo jak ocenicie pozycję, moi drodzy? No w materiale równo. Bezpieczeństwo króla wydaje się, że w rogu nic mu nie grozi. Zamknięta linia, ale moi drodzy, skoczek G3 jest straszny i wcale Goniec E3 nie działa. Nie, no no no. Nie pomaga to w ogóle. No bo jak się zapewne domyślacie, teraz poszło, moi drodzy, król D7. Król D7, król moi drodzy, chce przyjść na A7. Skąd będzie wydawał komendę dla gońca? Żartuję. Głupi żart oczywiście. Eee... Goniec C3 nie działa, ponieważ wchodzi skocze G3 mimo wszystko. Anyway. No trzeba to wziąć. Nie można pozwolić na tutaj straty Hetmana. No dobra, widzicie już chciałem w ogóle, że za czarnego piona łapałem. No ale... Przecież po tym szachu, no coś się otworzyło, tak? No czarny do swego, coś się otworzyło, ale przecież... Królowi nic nie grozi, tak? No materiał do przodu, no przecież moi drodzy, no ten skoczek tutaj został poświęcony. Ale króla 7 teraz. Aha, czyli ciężkie figury mają komunikację. Okej. Okay. W tym momencie jeszcze Hetman na jeden takie desperackie próby odbicia tego piona, który źródłem kłopotów ogranicza tam tego króla niesamowicie. Grabi przestrzeń, taki wbity gwóźdź w dechę. I to taką sosnową, albo dębową, może bardziej nawet tutaj się broni. Więc spoko, no nie spoko, właśnie. Właśnie, nie spoko, mój drodzy. Po tym ruchu, który pada teraz, białe poddają partię. No bo tam jest kontynuacja, której nie można się przeciwstawić. Nie można nic z tym fantem zrobić. Niestety, niestety dla białych. Jak to? Ktoś mówi, ale Mariancello znowu nas tutaj wkręcasz. Nie, dzisiaj bez wkrętów. Moi drodzy, wieża H1. Nie dość, że poświęciły skoczka, to jeszcze oddają wieżę. Zupełnie jest im niepotrzebna, się okazuje. Wieże w końcówce są dobre, ale tu nie będzie końcówki. Czarno o tym wie. Jak to? No przecież, moi drodzy, bicie, to, b, 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 bicie tego, tak? Oczywiście tu już partia została poddana. Dlaczego? No bo jeżeli bicie, no to, uwaga, szach. No to co, krugi jeden i co czarny ma. A mama ma ta w trzech. Ktoś <grym> widzi? Ależ pozycja króla jest compromised. Niesamowicie. Czemu wplatać ciągle te słówka z angielskiego? Nie wiem, bo jestem. Jestem dziwny. Moi drodzy, wieża H1. I oczywiście Hetman z szachem. I check paid król nie ma. Coś pięknego dla nieskoczka, dwóch wież w zamyśle oczywiście. I mat Hetmanem. Piąt zrobił robotę. Ależ to sobie policzył, zobaczcie. Depchanie pchanie pionka. Pięknie to sobie doliczył. Zobaczył, że kruźle stoi, go nie stoi wyśmienicie. Wieża zaraz tutaj będzie aktywnie na otwartej. I będzie można przy pionku wbitym, niczym gwóźdź w dechę, szukać matów. No. Tam StubClub podawał jakieś oddawanie Hetmana, ale to... To nie uchroniłoby przed przegraną. Od przegranej bardziej, białych. Coś niesamowitego. Szach, szach, szach. I mat. <noise> Oczywiście do tego partia nie dotrwała momentu, bo tutaj po obiciu no zobaczył Biały, że hej, bije, a później znowu bije, a później szach, odchodzę, a i mat. Dobra, poddaję. I resign. Podobno poszli na kawę później. Nie wiem. Dobra, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Taka partia, mam nadzieję, że się podobała, się znać i co? Miłego weekendu. Dzięki dla patronów na Patrony, i dzięki za łapy pozytywne, komentarze. Jest moc.